Wszystko jest fajnie, ale najważniejsze pytanie. Zdrowie. Dostałem w kolano i na ten moment tylko kolano jest zbite i od wtorku wracam normalnie do zajęć z drużyną. Strzał poprzeczka. Gdyby bramka, to byłaby świetne twoja dzisiaj ukolorowanie tej gry. No na pewno bym się cieszył, jeżeli by to wpadło, ale dla nas są najważniejsze 3 punkty i liczy się dobro zespołu. Ale nie tak dawno 3 bramki Legionowi nie strzeliły. No tak, to było w barwach Olimpii, ale tak jak powiedziałem, 3 punkty i się bardzo z tego cieszymy, że zostają w Radomiu. Nie ma bramki, ale chyba łatwo nie było. Nie było jakieś, ciężko się prowadziło piłkę i to nam na pewno nie umożliwiało naszej gry po ziemi. Ale wynik jest dla nas korzystny i bardzo się z tego cieszymy. Nie mam bramki, ale chyba dobry ten występ, dobrze są swój. No od tego właśnie są dziennikarze i trenerzy, ale na pewno od zawodników ofensywnych wymaga się asyst i bramek, a dzisiaj były 2 asysty na koncie, także jest z czego się cieszyć. Nie, 3, bo jeszcze po rzut karny, tak. Mówiłeś o Murawie, Ogrze, jeszcze zapytam o kibiców, no bo przy takiej Bubice chyba fajnie się gra. Na pewno to jest lepsze, jeżeli na trybunach jest 3-4 tysiące niż mniej i to daje jeszcze bardziej wiary we własne umiejętności i kiedy zespołowi nie idzie, na pewno można na kibiców liczyć, że podniosą nas do walki jeszcze i chciałbym im za to dzisiaj podziękować bardzo. Jak pan oceni ten dzisiejszy mecz? Na pewno fajne widowisko dla kibiców, dużo bramek, szkoda, że dla nas tak to się skończyło. Gratulacje dla Radomiaka na pewno. My nie możemy przyjeżdżać, chcieliśmy tutaj wygrać na pewno, ale nie możemy sobie pozwolić na stratę 4 bramek. Kiedy strzelamy 2 bramki, to nie możemy stracić 4, na pewno to in minus, ale na pewno nasza gra wygląda fajnie i mam nadzieję, że już za tydzień pokażemy też u siebie z garbarnią, że dzisiaj to był po prostu przypadek przy pracy i tyle. Trener tutaj mówił, że pretensji wiele właśnie do arbitra, jak ty właśnie To znaczy, ja bym nie chciałbym komentować pracy arbitra, takie decyzje, też przy karnym to, bo ja dostałem w tą rękę, wydaje mi się, że po prostu, nie miałem też czasu, oczywiście dostałem w rękę, ale to nie jest nienaturalny układ ręki, nie mam inaczej, nie będę też robił ślizgów chowając rąk, bo to też nie jest naturalne, ale ja nie wolę mi się nie opowiadać na temat pracy arbitra. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.